Siemano, witajcie ludzie, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek Dograjmy w Dead Space 3, a ze mną jest Sky. Siemanko. No i stoi taki czarno-biały i taki komandos. Teraz ty bardziej wyglądasz jak komandos, a jakiś spetsnaz. Dobra, to tak, z tego co ostatnio było. Był śnieg, tyle pamiętamy. Ej, ale nas cofnęło, bo my chyba że sobą doszliśmy, no. No trudno, ten kawałek. Ale chyba dosłownie, tą budę nam tylko cofnęło. No. Dobra, czy tutaj coś było? Do zabrania? Przypominasz sobie, czy nie? Nie. A ogólnie teraz nie ma waiting for another player. Tylko po prostu... A. What? Już to było, już to widzieliśmy. A, bo ty nas to gówno pociągnie chyba. W sensie mało nie obsrałem w poprzednim odcinku, o nie. Tak? Czy to nie to? Nie pamiętam. Dobra. A nie, tu kończyliśmy, dobra. Tutaj. No tak daleko to niemożliwe, żeby nas. Nie no, wiesz, to jest Dead Space, nie? Dobra, biorę strzelbę z granatnikiem. Okej. A nie, tu kończyliśmy. Tu, bo tu są teraz te pojemniki. No. Dobra. Dobra, teraz posiągną wszystkie. Do góry ci wejdę. O Jezu! Dzięki. Do góry, dobra. Cel mnie atakuje bez ręki. Bez głowy nawet. Co, jak może, jak daje radę? Pani jeszcze może? A tak, mogę! Tam może, nad morze. Czekaj, to jest wszystko pozdejmowane, pozbierane? Tak, dobra. No to... To do góry. No to komu w drogę, temu kopa. Komu drogę, temu trampki. Co? Komu w drogę, temu trampki. Okej, pierwszy raz to słyszę. Prosto musi być. Wiesz co? Tam coś jest? Nie, właśnie nie ma. Ja bym sobie użył mojej apteczki jak mogę. Jezus Maria. Ile mam apteczek? Ja mam pudr. O! O! Wiesz co, ja tylko usłyszałem coś. Tyle. Nic się nie dzieje. Jak ty mówisz, że się nic nie dzieje? Panie pilocie. Dziura w samolocie. No, żeś taką dziurę zrobił, że gościowi pół bał urwał, sorry. O właśnie, chciałem mówić, żebym proponował się złapać tego. No właśnie! Spadłeś. Nie. Już myślałem, bo... Come on, nie spadaj. A, ja cię muszę drzwi otworzyć. Sky, ogólnie to cię przyciszyło nagle. Sky? Kochany kawał gówna. No. Ja cię słyszę cały czas. Ale ja się, ciebie przyciszyło trochę, gra cię zagłuszyła przedmiot. Aha. Dobra, teraz... Spójrz na słońce. Ładnie, podoba mi się to miejsce. I told you she made it. Come on! O, piękne jest, naprawdę. Walić grafikę, trzeba kogoś zabić. Dawno nie strzelałem. Dobra, Co? Nie mamy celu, zepsuła się nawigacja. Nie, no jest. Ja mam. O, teraz dopiero. Przed chwilą nie miałem. Dobra. Nie, ta strzelba jest fajna, ona ma odrzut, ale ona nie ma damage'a. A. Kolejny. No. To żeś odskoczył, panioćku. Panioćku. Panioćku, panioćku, trzeba znaleźć tego. Maszynkę do zbierania. Tak. O, jaki ładny efekt. A ja ze sobą niosę towarzysza. O, on już nie chciał ze mną iść. Ellie! Keep it down! As long as we're on this side of that wall, we're sitting ducks.
She's in there. Well, we're not getting in through the front door. No jak nie? Do góry. Już nie widzę. Ale to nie działa. Hey, what? Let's get one thing straight, Clark. We came to this frozen shithole to stop the markers, and nothing, not you or your obsession with Ellie, is gonna get in my way. You got that? I know I'm doing this. Do you? No tośmy sobie porozmawiali. Let's get powered up. With any luck, everyone will be waiting for us past the gates. Spoko. A jak nie będziemy mieć szczęścia, nie będą czekać. Ta. Merda i merda jagonkiem. O, workbench! O, sweet kiosk! O, jak fajnie! O, activate! Ja nawet idę do sweet kiosku. Do sweet kiosku? Serio? No. Dwa boty do przeszukiwania wróciły. Ładnie. Fajnie. Blueprint na shotgun. No bo słabo, tu nie mam na nic. Wiesz co, ja bym chciał sobie na przykład jakoś, nie wiem, slam choppera złożyć czy coś. To składaj. Ja tam jestem zadowolony z moich broni. Nic nie składam nowego. Tylko zobaczę, co przyszło. Ja bym sobie musiał tak. Ja bym sobie ten granatnik najchętniej wziął do góry. Co tu nowego przyszło? Czekaj, co było hydraulic engine? A, to były te... To były chyba te ustrojstwa. Pneumatic torch. Pochodnia pneumatyczna, Jezus Maria. Jakie nowe rzeczy mamy do craftu, Chryste, panie. O, czekaj, ja chciałem tak zrobić nową broń. Tu nic nie robię nowego. Potrzebuję wolframu trochę. No ja potrzebuję wszystkiego w tej chwili. Znaczy, ja wiem, że te moje broni nie są za dobre w tej chwili. Nie są, moje są nie najgorsze, pani ci nic nie zmieni. Znaczy inaczej, one są bardzo defensywne. Dobra, stawiam oba robociki, nie wiem jak ty. Ja też stawiam. Obydwa. Jeździło budzie. Niszcz systemy. Tak. Nie, wiesz co, ja muszę nową broń zrobić. No, ale rzeczywiście nową. No, dobra. O. Bawcie się tam dobrze, moje chłopaki. Ja robię nową broń, składam, wymieniam ją za tamtą. Tą strzelbę rozmontuję. I złożę coś całkiem nowego. Ja mam tą strzelbę. Ja z tą strzelby nie rezygnuję, ona jest zarąbista. A, właśnie, czy ty... Ja się chciałem cię spytać. Czy ty chcesz na przykład jakieś apteczki, czy coś? W sumie... Mam dwie apteczki, jedną dużą, jedną małą jeszcze. A, ja mam cztery duże i 13 małych. To możesz dać jakieś małe w sumie. Dobra, dam ci połowę z tego, co mam. W międzyczasie ty się nimi zapakujesz. Czekaj. O, sorry? Spoko. Czekaj, jak tego cofnąć? Aha, F, dobra. O, ciągle mi się myli F z F-ką. No, przyzwyczajony dobra. Teraz. Jak się gra w inne o, rzeczy. O kuźwa, ile ja mam teraz tych apteczek? Trochę ci ich dałem. Okay. Mamy dodatkową misję, sprawdź magazyn zaopatrzeniowy. To musimy go sprawdzić. To co, przełączyć na dodatkową? Tak, tak, przełącz na dodatkową. Okej, okay, przełączyłem. Tu pokażę wam... O. Ty nie, czekaj. A to jest lock. Dobra. Hydraulic engine. A, dobra, to jest hydraulic. Słyszeliście. A co tam masz? Lock, ten... O, w sumie to sobie przeczytajcie. Co, czekaj, tak jakby tutaj... Default, create new... Przeczytajcie sobie to, jeśli chcecie. Oh, mama. Zauważyłeś ogólnie, że nawet jeżeli na przykład masz telemetry spike na przykład, nie? To możesz i tak
dorzucić sobie inną rzecz do tego. Wiem, widziałem. Kurwa, ja dopiero teraz to zauważyłem. Okej, nieważne. Spoko. Sorry. Electric charge. Okej. Jakby co, to ja jestem gotowy. No spoko, ja tylko jeszcze tutaj wrzucę. Damage. I sobie zobacz sweet kiosku, czy coś ciekawego nie ma. Spoko, ja sobie robię tą jedną rzecz tak ostro pod damage. Zgani ile ja mam amunicji w tej moim karabinku. Nie wiem, 30? 1550. A, w tym jak tam wybierzesz? No. No to fajno. A tak to ma stówę. Maksymalnie po 100 ładuje. Po 100 przeładowuje. Aha, zasz to. To wziąłeś, co zrobiłeś? Gwoździarkę z granatnikiem, także teraz to jest... I to jest pod maksymalny damage, to ma chyba plus 7 punktów do tego. Spoko. Do obrażeń, więc teraz jak... Wierzę po prostu, że to zatrzyma, z tego zatrzymam dużo. Dobra, czekaj, stasis. Stazy coś mogę ulepszyć, nie mogę nic ulepszyć. Kinezy. O, kinezy mogę zasięg maksymalnie ulepszyć. Sobie ulepszę. Change suit. Nie. Special force suit, nie mam. Dobra. Dobra, to co, spadamy stąd. No. Trochę ludzie poprzebudowywaliśmy bronię. Ja nie. Zobacz jak to wygląda, Boże. Podoba mi się. Dobra, dodatkowy. A to może nie tutaj w sumie. Czekaj. Mi się spieprzył ten pager. Znaczy... Wiesz o co chodzi. Investigate. A wyzuję do loga, ty ze swoim... Co, może tą kartę mam do samolotu. Do odblokowania. Powinniśmy sprawdzić to, jak tylko będziemy mieli okazję. Znaczy jak będzie... Ty też masz po polsku? Nie, ale ja sobie tłumaczę na szybko. A. No to jest podstawowe, podstawy języka to są, spokojnie. No ja wiem. A gdzie to będzie w takim razie? No nie wiem, nie pokazuję w sumie. No dobrze, no to idziemy do góry na razie, bo tu raczej nie mamy nigdzie się przedostać. Oho. A drabinka po lewej była. Widziałeś? Widziałem. A o, witamy pana. Ty macioro. To se pojechaliśmy. Nie, ja to maciorę zatłukę. Dobrze, że zrobiłem sobie granatnik. Boss fight. Oh, shit. Boss fight. Boss fight. Sky. O właśnie, palące się punkty. His armor's too thick. Aim for the soft tissue. No dobra, tylko że ja jestem w tym. Ej no. Bez kitu. No też ja stałem w nim, ja się uniosłem lekko do góry, to... Spoko. Dobra, wiem co trzeba zrobić. Pierwsze działanie, staza. Drugie? Dobra, ja ci będę ją spowalniał. Od razu. No, właśnie, to jest to. Nie. Czekaj. Wow. Ja sobie ładuję stazę. Okej, okay, mam. O, skudowałem. Weź ją zdejmij. Dasz radę. O, fuck, jest na mnie. Dobra, ładujemy stazę. Co, jak to się pojawia, to gówno, to trzeba go z stazą puknąć. O, teraz. Okej, okay, odrąbałem mu coś. Dobra, niech se szarżuje. Proszę bardzo. Nie wal! Dopiero jak wystające punkty widzisz wtedy. Ładnie. O kurde. Życie. Oj, zjechał mi. Sorry. Będzie ciężko. Nie, po prostu musimy się skupić. Jak tego... O, widzisz, że coś wystaje. Musimy to odciąć. Pierwsze co? Nie, stójmy blisko siebie.
Ja nie stoję blisko ciebie, to ty stoisz blisko mnie. Tylko jak właśnie, ja nie zauważyłem tego. Ja zauważyłem dopiero po... Po tym jak... O, właśnie, dziękuję. I tak ubezpieczać się będziemy, to... Watch it! He's gonna charge! Dobra, walię w punkt, jak widzisz. Dobra, obchodzimy go, obchodzimy go. Ja nie mam sazy. Spokojnie mam. Jeden. O, fuck. Dobra. Stop. Damn, hold still! Okej, odstrzelone. Dobra, jesteś bardziej po mojej lewej. Dobra, wychodzę mu na plecy. Okej. No, dobrze powiedział. Okej. Okay. Jakoś tam poszło, ale w sumie długo się z nim nie męczyliśmy. No zobaczymy, zobaczymy. Przyjdzie drugi raz, to też będzie. A widzisz, tą drabinę widziałem nad wcześniej i tak sobie myślałem, o, będzie do czegoś potrzebna. No. Trafiony, zatopiony. Dokładnie. Dobra, biorę teraz na moją strzelbę cudowną. Ellie. Are you there? Not this again. Ellie. Can you hear me? Isaac! Oh my god, he's alive? And Carver? Hey, Captain. Ellie! Oh, it's so good to hear your voice. Hutch! How did you make it? The ship! We thought you were dead! I followed your trail of flares! Are you guys alright? Yeah, for the most part. I can't believe you're both alive. Here's our coordinates. We're in Central Command. We'll get there as fast as we can. Dobra. Oko. A, czyli nie mamy dalej celu zaznaczonego, czyli... No, nie mamy. W sumie trzeba iść... Sprawdzając wszystko i bardzo na czuja. Dokładnie. Jak ostatnio to bywa. Rama. Heavy Standard Frame, czyli pewnie będą jeszcze Heavy Military na przykład. Do góry jeszcze można iść, ja idę do góry zobacz. Dobra, przejdź. To jest drabina, znaczy to jest winda w sumie. O, lock. Karabin pulsacyjny. Znalazłem projekt do karabinu pulsacyjnego. Dobra, no to fajno. I artefakt. A jest tam coś jeszcze więcej u góry? Nie. Nie, nie ma nic. Ej, no to fajnie, ten karabin pulsacyjny się przyda. Bo w sumie mamy teraz karabin szturmowy, nie? Mm. A jak z pulsara powalimy trochę, to myślę, że będzie lepiej. No dopiero wtedy poczujemy prawdziwą moc tego. Tak. Tym bardziej, że jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie gry procentowo, więc... No, ludzie, nie jesteśmy w połowie gry, aż nas to zdziwiło. A to jest 14 odcinek z tego, co dobrze liczę, tak. Więc... Także seria będzie długa, ale coś mi mówi, że będzie ekstra. Za nami. Okej. Okay. Ten odgłos. A jeszcze nic nie wskazuje wcale. No bo mamy quest boczny, nie? Mi się wydaje, że na te boczne questy nigdy nam nie zaznaczy. Ten poprzedni chyba też nie był zaznaczony. W sumie chyba był. Tylko statek. Tu jest garaż. Tak, poproszę o dostęp. To otwieraj. Dobra. Okej, okay, jedno. Drugie. A wy przez ten czas możecie obejrzeć krajobrazy. Ej, no co, ten aż tak długo mi to nie zajmuje. Przez chwilę to było. Jestem elektrykiem wysokich napięć. Audiolog. Mogę przeczytać jakby co? A, za chwilkę będziemy czytali. O, chwytę. Super, już tam walczysz. To potem wam pokażę. No ja się cofam. O, znowu kiepy. Dobra, no. O, shit. O. No. Wow. No co, wolę puknąć bardziej pod siebie, a przeżyć. Pięknie. Potrzebuję coś takiego jak Guardian Attachment.
Bo on mnie będzie chronił, że nie będę otrzymywał od własnych obrażeń. Od wybuchów i innych rzeczy. Typu granaty, których tu nie ma. Na przykład. Nie, no wiesz, w przypadku granatnika to jest coś, że to będzie potrzebne. O, 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 apteczunia. Nie mam nic. Apteczka, amunicja. Amunicja. Słuchaj, to jest coś, czego nigdy zawiera. No, backflip plus obrażenia. Nie, minus obrażenia. Minus obrażenia. Słuchaj, mnie ciekawi, czy tam na dworzu nic więcej nie było. Było tam coś do sprawdzenia jeszcze? W sumie nie wiem. Szukamy? Cofamy się? Nie, na cińcy było. Najwyżej. Najwyżej nas ktoś zaskanduje. Ale w sumie tutaj też nie mamy gdzieś. No. Czyli tak czy siak się musimy cofnąć. A czyli my tu byliśmy w sumie tylko po ten attachment, nie? Do magazynku. No. Do wielkości magazynku. Dobra, chodź. Idę. Czy tam na pewno nic na dworze nie było? Nie, to musi być główny wątek. Aha, no tak, chyba to był boczny. No. Facility Headquarters, dobra. To chyba tędy musimy się przedostać. O, tu jest jakiś siedziba FAT, tylko dla personelu. No. Dobra, wygląda rzeczysto. Wygląda. No tak, dlatego mówię wygląda, nie mówię, że jest czysto. Partner... To co, przełączyć na tą główną? Nie, 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 nie przełączę, nie przełączę. Nie, no i tak musimy samą siedzibę sprawdzić, nie? Prawda jest taka. Isaac. Isaac, you made it. Thank God. I knew you'd catch up. Good to see you made it, Isaac. You know, maybe we should give you two some time alone, huh? What the hell does that mean? It means, for someone who's in the past, you're awfully glad to see him. We need him. This mission needs him. Come on, we need him or you need him? Hey, you got something to say to me, Captain? Stop, just stop. We need to shut down that damn machine and we don't even know where it is yet. I do. I mean, I think I know how to find it. I've been digging through what's left of the research notes, and... I thought all that stuff was destroyed. Well, computer data, yes. But the written logs discuss a signal tracking experiment that pinpointed the machine's exact location. Well, I think if we repeat it, we can do the same. But it's at the other end of the complex. Yeah, fine. Fine, let's have a look. I could use a change of scenery. Dwa koguty. Mm-hmm. He's a real asshole, you know that? Nie odpowiedział. Wyjebane. Ale tak perfidnie cię zignorował. Kirze, ja jestem tym, który taki zły był w tym momencie, no ale... Nie, ale okej, dobrze, czyli musimy... Zostały tylko ręczne zapiski. Masz tungsten? Bo zobacz. By the way you conduct business. Look, the Admiral said Admiral Graves isn't running the show anymore. I am. If you need men to help you thaw those ice cubes you're experimenting on, you come to me, and only me. Perfect. Just thought it'd be... I don't care how much support you have back home. You're playing a dangerous game, Professor. And out here, you play by my rules. Przejęcie władzy. W ciekawy sposób w sumie. Ile rzeczy, wow. No. I słuchaj, wiesz co, teraz tak, ostatnio ty robiłeś, to teraz ja skrawcę, dobra? Dobra. Ten tungsten. A ja tę nową jakąś broń tutaj zrobię. Dobra. To teraz ty się zajmij krawceniem. Czekaj, blueprint do czego nam doszedł? Desperation? Nie. Ale ogólnie, kurczę, widzisz... A, bolas. Gun. Moduł wspierający amunicję, o. Ej, Medic Support Handgun. O. Czyżby broń medyczna? No, jest broń medyczna. Dobra. O, Pulse Rifle. Ty, ale Pulse Rifle to ma damage tak wykopany w kosmos, że ci powiem.
A wracając jeszcze do tego, to... No, oni razem byli trochę i dryfowali przez przestrzeń, więc... No. Nie wnikam, co się tam działo, ale widać rzeczywiście, że ona się cieszy tak na Isaaca. Że to mała głowa. No właśnie zauważyłem. Dorwał się do Latynoski. Pneumatic torch, dobrze. Pneumatic torch, co też mamy? Oczywiście nie dorwał do Latynoski. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Dobrze tak odpowiem, co? O, ja pierniczę, ale gówno miałem w moim losowaniu. Weź zacz, ty przyjdź tutaj sam, zobacz, co ty dostaniesz. Teraz? Ja dostałem nawet z tego sejfu na ścianie, kurde, dostałem amunitę, surowce, których mam tam masę. Także wiesz, lipka lekka wyszła. No dobrze, teraz tak, co my tu dalej mamy? Kurczę, ja bym przemontował też ten karabin. Dobra. To już samo rozkończymy tutaj ten odcinek i po prostu posiedzimy nad bronią trochę. Ja już stworzyłem broń w sumie. Dobra, ja będę jeszcze craftił. Także dobra, ludziska, w tym momencie też podziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej! Hej!